Od lutego 2022 roku w Rogoźnie działa gminny żłobek Zielona Kraina. Powstanie tej instytucji odbyło się dzięki dofinansowaniu o całkowitej wartości prawie 3,5 miliona złotych. Przy ulicy za jeziorem w Rogoźnie powstał nowoczesny obiekt przykuwający uwagę oryginalnym projektem, kolorystyką oraz wysokim standardem wykończenia. Parterowy budynek o powierzchni użytkowej 230 m kwadratowych znajduje się na ogrodzonym terenie. Przed żłobkiem wybudowano plac zabaw z trawiastą oraz bezpieczną, miękką nawierzchnią. Do dyspozycji dzieci przeznaczono dwie sale, każda o powierzchni 70 m kwadratowych. Ponadto w budynku znajdują się pomieszczenie do wydawania posiłków i mycia naczyń, pomieszczenia socjalne, gabinet dyrektora, pielęgniarki i intendenta, szatnia dla dzieci oraz toalety. Żłobek oferuje fachową opiekę nad dziećmi od 20 tygodnia życia do 3 lat, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30. Nowoczesna placówka została oficjalnie otwarta w lutym 2022 roku, a od 1 marca objęła opieką 50 dzieci w dwóch grupach. W młodszej znajdują się dzieci od 20 tygodnia życia do 1,5 roku, w drugiej natomiast dzieci do lat 3. Misją placówki jest tworzenie warunków i atmosfery, która zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Do głównych zadań żłobka należy zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych dostosowanych do wieku i etapu rozwoju psychomotorycznego dziecka. Celem działania placówki jest zapewnienie wszechstronnego rozwoju oraz wspomaganie rodziców, opiekunów prawnych w wychowaniu dziecka, a także przygotowanie do wychowania przedszkolnego. W przypadku przyjęcia dziecka niepełnosprawnego zadaniem placówki jest zorganizowanie opieki ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności. Prowadzone zajęcia zapewniają szeroki wachlarz form i metod pracy w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Zapewniamy dzieciom możliwość odpoczynku w formach dostosowanych do ich wieku, stymulujemy rozwój poznawczy, emocjonalny i ruchowy z uwzględnieniem uzdolnień i aktywności ruchowej dziecka. W żłobku Zielona Kraina w dwóch salach o nazwach Las i Łąka funkcjonuje 7 mniejszych grup: sówki, jeżyki, misie, żabki, biedronki, króliczki i motylki. Organizację pracy dla poszczególnych grup określa ramowy rozkład dnia uwzględniający wiek dzieci, rodzaj i formę zajęć wychowawczo-edukacyjnych. Żywienie dzieci odbywa się w systemie cateringowym. Dzieci otrzymują 4 posiłki podczas pobytu w żłobku. Dietetyk opracowuje tygodniowy jadłospis w celu zapewnienia maluchom racjonalnego wyżywienia zawierającego niezbędne składniki pokarmowe. Dla dzieci z problemami żywieniowymi ustalane jest indywidualne menu. Dzieci mają zapewnione różnorodne zajęcia dodatkowe, między innymi zajęcia muzyczne, kulinarne oraz doświadczalne poznawanie świata. Placówka funkcjonuje w ramach projektu Publiczny żłobek w gminie Rogoźno, a środki na utworzenie, wyposażenie i funkcjonowanie placówki pozyskano w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch Plus oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.